Wycieczkę rozpoczynamy na wschodnim wybrzeżu wyspy Zakynthos w kurorcie Alicanas, odległym 15 km od stolicy, która podobnie jak wyspa nazywa się Zakynthos. Hotel Lezzos i jego zaplecze wypoczynkowe. Nie będziemy tu jednak wypoczywać, tylko przenocujemy. W Alicanas jest długa, wąska plaża z miękkim piaskiem i łagodnym zejściem do wody. Bezpośrednio przy plaży znajduje się kompleks wypoczynkowy Alicanas Village. Wyruszamy z Alicanas na zwiedzanie wyspy. Jesteśmy na punkcie widokowym Catastari. Rozciąga się stąd widok na zatokę Alicanas. Zakynthos jest wyspą na Morzu Jońskim, na zachód od Peloponezu. Ma 405 km2. Jej maksymalna długość wynosi 40 km, a szerokość 20 km. W oddali widać zarysy wyspy Kefalonia. Jest ona największa w archipelagu Wysp Jońskich. Jedziemy teraz na punkt widokowy nad Zatoką Wraku. Jest tu słynna na całym świecie plaża Navajo ze szczątkami statku. Wysoko zawieszonego niewielkiego pomostu można dostrzec daleko w dole wrak statku. Zatokę wraku otaczają wysokie klify. Z punktu widokowego jedziemy krętymi drogami do Porto Vromi.